to był człowiek, który kochał Polskę, kochał Polaków, był patriotą. To była osoba, która była przejęta problemem, kwestią trzeźwości, abstynencji. Uważał, że należy zrobić wszystko, żeby społeczeństwo polskie mogło się wyzwolić z uzależnienia. To był człowiek, który marzył o tym, żeby kiedy wyjechał za granicę, żeby wrócić do Polski. A kiedy był w Polsce, włączył się z księdzem Piotrem Ściegiennym do działań na rzecz wyzwolenia z okupacji. Podejrzewam, że byłby szczęśliwy, gdyby to miejsce widział. Do tej pory zawsze było tak, że się przyznawało nazwy skwerów, ulic równym osobom typu politycy, typu artyści. Teraz mamy taki cykl, drugi skwer, osobom takim, powiedzmy sobie, zupełnie mniej znanym z innego jakby kręgu. To otwieraliśmy 2 dni temu skwer Ozja Szatona na Kazimierzu, takiego sionistycznego działacza, zresztą posła na Sejm też, dzisiaj Beliny Grzechowskiego, jednego z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obie te osoby wniosły do Krakowa albo coś bezpośrednio jak Ozja Szaton, albo stworzyły ruch, który osiedlił się w Krakowie i tutaj zapuścił swoje korzenie. To jest upamiętnienie, że taki człowiek był. Będzie już inaczej. Coś nowego jest w tej hucie. Coś się dzieje. Tyle lat mieszkam, ale to pierwszy raz spotykam się z takim nadaniem tutaj, imienia i nazwiska takiemu skwerowi. Chociaż nieduże, ale tu jest dość jest przyjemnie. No. Cieszę się, zadowolony jestem, że wreszcie Nowa Huta zostaje powoli doceniona. I te skwery mają jakichś swoich patronów, będą nadane, to się to i prosimy o więcej jeszcze takich skwerów, o jakieś dane imię i nazwiska. No. To by było bardzo przyjemne i pożyteczne. No.